Witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fahrenheit Indigo Prophecy Remastered. Z tej strony Nina i kontynuujemy. Chyba nie. Chyba nie. Oj, chyba nie. I wasn't dreaming. It all really happened. I'm gonna get ready and go to work. Mhm. Do roboty? W takim stanie? Psychicznym i fizycznym? Shoved a steel bar in my brain and then melted it. Gotta make it stop. Ah, okay. Mamy tu coś. O, tutaj jest coś. Coś w Paryżu, tu papar zobacz. O. Taką z rzeczy Zaratustra. Zaratustra by Nietzsche. I've read it so many times, I know half of it by heart. Co ty gadasz? To jest tak ciężka książka. Zmieszamy? Chyba nie będę ryzykować. Bo chcę ładnie zagrać. Nie wiem, radio włączyć? Czy lepiej nie? Dobra, jesteś już w normie w miarę. No to jakoś nie wiem, zaściel to łóżko, chociaż pościel? Nie, chodzi mi o zasłonięcie. Ale ja ci nie każę się kłaść, głąbie. Ja, o, chodzi mi o to, żebyś to zasłonił, o właśnie, chociażby, no. This will hide the blood, in case anyone comes in the room. Hmm? I'll change the sheets later. A, spodziewasz się gości? Dobra, co dalej? Tu okno jest otwarte, widzisz? To nie jest zimno? Tam jest minus 100, a ty... O. Jest mi przytulniej, nie? Nie wieje. Nie, wiesz, chyba coś trzeba z tymi rękami najpierw zrobić. O! No, a muszę to przytrzymać. My parents, Marcus and me. O. Before the accident. A. Odłóż. Było nie brać, nie? Mhm. Usiądź. Ale masz fajny monitor. A, backspace, anuluj, enter. Poczta. Nie masz, nikt do ciebie nie pisze, ty bidaku. Coś jeszcze jest? Tylko www. Gry wideo pochłaniają kolejne ofiary. W ciągu ostatnich kilku dni poczyniono znaczne postępy w śledztwie dotyczącym masakry w szkole średniej w Chicago. W pokoju dwóch młodocianych zabójców znaleziono kilkadziesiąt brutalnych gier wideo. Jeden z policjantów podobno powiedział, te gry wideo są wyjątkowo brutalne. Nastolatki o słabszych charakterach próbują... próbują... To jest ucięte. Wszystkie gry wideo można naśladować albo coś ten deseń. Handlarz bronią, który sprzedał im pistolety, nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Problemem nie jest dostępność broni, orzekł rzecznik Krajowego Stowarzyszenia Posiadaczy Broni Palnej. Takie coś jest w Stanach? Każdy obywatel USA ma prawo kupować i nosić broń palną. Prawdziwym problemem są te gry wideo. One stanowią prawdziwe zagrożenie dla młodzieży, widzicie? No! Dobra. Dobra, idziemy. Wszystko jest w głowie. Wszystko jest dla ludzi, mądrych ludzi, ale ty chyba teraz nie możesz się ubrać za bardzo, nie? Oj. Bierzesz się? My wrists are still bloody. Gotta do something about that. Dobra, teraz coś wymyślimy, w sensie coś cię połatamy troszkę, nie? Okej. W ogóle tu chyba jest jakiś... A? Telefon? Czekaj, bo to jest koszula! Twoja, się rozebrałeś jak wąż, zrzuciłeś ubranie. Hello? Luca,
It's good to hear from you. I thought I'd call to find out if maybe you wanted to go to Mom and Dad's tomb together. And to be honest, I thought it might be a good excuse to get back in touch with you. Oh. I need to see you, Marcus. I'm in big trouble. What? What are you talking about, Lucas? What happened? I can't really talk about it on the telephone. It's serious, Marcus. I'll meet you in half an hour at the park. See you there. Okej, mam spotkanie. Jaki ma zarys? Wiadomość jakiś? Yesterday, at 7:30 p.m. Jezu, jak się wystraszyłam. The clothes that I was wearing last night, they're covered in blood. I better not leave them there. No to do góry. I łazienka jakaś. Gdzie ty masz łazienkę tutaj? To są te drzwi na wprost? Tutaj? Po lewej? To? Te drzwi? Tutaj na pewno? Te? Czy jakieś inne? Okej, łazienka. Dobra, spoko. To tutaj masz. O, proszę cię bardzo. Okej, schowany. Włącz może, nie? Nie włączasz? No dobra, to coś z tymi łapkami zrób. Może najpierw się, nie wiem, obejrzyj? Bez komentarza, umyj się. Ząbki albo coś? Spoko. No to co, załatamy cię, tak? Tam coś jest za tym, za tą firanką? Tak dziwnie jest ułożona. No ładnie. Dobre. Dobre. Minus 20. Super. Może... tu nie, nie ma nikogo. Fajnie. Chociaż to dobre, że nie ma nikogo. Tu nic nie potrzebujesz już, nie? Możesz jeszcze przyjrzeć sobie. Nie? Nie ma. Dobra. Szkoda czasu. Toaleta, coś, siku. Rączki trzeba umyć, nie? Teraz masz zabandażowane, to nie wiem, jak my to zrobimy. Trzeba było najpierw się wysiąść. O, patrz, wsiusianie ci plus 5 dało. No zobacz, jak Simpson. Teraz to ja się będę w lustro patrzeć, facet. Dobra, wychodzimy. Teraz trzeba się chyba ubrać jakoś, nie? Nie będziemy tak goli latać. Patrz, ty bieg... Oj. New York Police, please open the door. A, przygotuj się. Nie! Nienawidzę. Świetnie. Udało się? Udało mi się trafić. Ja też. Mnie w ogóle, facet, ja mam skaleczone dwa palce, więc te achievementy to nie będą zbyt trafne u mnie. Ale udało mi się, czyli co, dostałeś taką wizję teraz, tak? Że musisz wszystko pochować i zagrabić. Wszystko, żeby... Nie, bo... Nie, mi nie o to chodziło! Po drugie. Do góry. Ubieraj się. Chociaż ja bym tam na ciebie popatrzyła jeszcze trochę. Już? No. A zasłoń, porządek musi być, żeby nam tutaj nikt nie grzebał. Dobra, no to co, idziemy dalej. I teraz, czyli przyjdzie do nas policjant, tak? Masz taką wizję przyszłości. Też mi wizja. Tutaj coś leży, czekaj. Poczekaj, no tu jest... A, to jest gazetka, ale tam będą chyba nie za dobre informacje. Massacre in East End Restaurant. Ojej. An especially horrible murder was committed last night in the restroom of a local restaurant. The killer is a man in his 30s of average height with brown hair. Police are already searching for the man and will be releasing a composite sketch in the next few days. No.
Nie była dobra decyzja. Te obrazy to są twoje, przepraszam? Możemy już wyjść? Ale poczekaj, ja chciałam jeszcze pozwiedzać ten domek. Ale zawsze zapomnę, że mogę prawym przyciskiem sobie... Tu jest alkohol? Nie, alkohol tu jest chyba. A może... Telewizor to chyba nie jest najlepszy pomysł. Pewnie też będą mówić o tych... W tych wiadomościach będą mówić o tym morderstwie. Więc wydaje mi się, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Ale masz bogate zaopatrzenie. Dobra, to mleko chociaż jest? Czy to już jest serek, czy tam coś innego? O, i mleko ci pom... New York Police, please open the door. Dobra, mamy czas. Spokojnie. Napij się wody. Musisz spokojnie się zachowywać. Mamy czas. Dobra, wszystko jest schowane. Mi się wydaje, że jest dobrze. Ale mi się wydaje, że jest dobrze. Wszystko jest schowane. Już idę. Otóż. Jakbyśmy... Aha. To gdzie ty te klucze wciepłeś? Gdzie będą klucze? Gdzie mogą być klucze? Przecież on mi się tu włamie, wbije. Taki jesteś cudowny, kurde, dziecko. Na stole? No patrz, on mi tu wejdzie z buta po prostu, zobaczysz. Tu są klucze, okej. Dobra, chodź, otwieramy. Dobra, otwieraj. No otwieraj! Trzymać! No otwieraj mu te drzwi! Co taki niecierpliwy? Prawie. Aha. Jacy troskliwi. To byłem ja. Oh yeah, that was me. I cut myself on some broken glass and I freaked out a little. Fortunately, it wasn't a really big deal. Would it be all right if I took a little look around your apartment? Nie, spoko. Listen, I promise you everything's fine. Do you mind if I just go ahead and look around anyway, sir? Aha, napięcie wzrasta. Whatever. Go ahead. Właśnie, unik, ja nie rozumiem, kiedy jest tak albo nie, bo to jest inaczej, nie? Czy masz coś przeciwko? Nie. Dla mnie jest. A to jest, masz coś przeciwko? Tak. No ba. Kruk znowu siedzi. Nas obserwuje. A, to jest podejrzliwość, tak? Thank you for your cooperation. Sorry to bother you, sir. You know how it is. With everything that's been going on, we prefer to be careful. I understand. Long, Mr. Kane. Pa. Okej. Więc mamy trochę spokoju. Sobie zobaczmy, ja chcę zobaczyć tak, dwie rzeczy. Tego kruka chcę zobaczyć. A możemy tutaj pobić się z tym? Aha, no tak. Okej. Jarze. O, możesz pograć sobie na gitarze, też wezwą sąsiedzi i policję. No tak, ale ja tylko po prostu sprawdzam, co mogę robić, więc nie powinnam go tak nękać. W dół. W dół. Jejku, sterowanie to jest masakra. Ej, kruku. Jakoś nie bardzo się ciebie wystraszył, nie? Raczej coś ci chciał pokazać. O,
A, bo tam chyba karta leżała. Myślę, to są takie dziwne karty, ja nie rozumiem idei tych... Ojejku! Chciałam otworzyć, a ruszałam kamerą, przepraszam. Do góry. Okej. Okay. Czyli tak, jeszcze zrobimy przegląd szafek. Co jeszcze możemy zrobić ze sobą? Naszym nędznym życiem. Jejku, no zmienia mi kamerę. Co tu jeszcze jest? No to już... O, co tam... Nie, alkohol to zły pomysł, bo umrzesz. Co ja zrobię wtedy z ciebie? Lepiej się lepiej wody. Szafeczka? No, o właśnie takie karty. Nie, to nic nie zmienia właściwie. Chyba dla naszego bohatera. To jest raczej jakiś... Nie wiem, jakieś bonusy chyba są takie typu... Dostęp do... Co to jest? Kaczka w puszce? Takie bonusy typu, żeby tam zobaczyć tam jakieś postprodukcje czy coś ten deseń. No dobra. W takim razie to chyba wszystko, cośmy mieli zrobić. Jakieś wiadomości jeszcze raz? Nic? Yesterday at 7:30 p.m. No, słucham. Lucas, no. It's Tiffany. I thought maybe I'd pop over tomorrow night after I leave the hospital and pick up a few things. Well, call me back. Będziemy dzwonić do niej? This morning at 7:52 a.m. No to słuchajmy. Hello, Lucas. It's Marcus. I'm calling because tomorrow is the 10th anniversary of the accident, and I thought, well, maybe you might want to go together this time. Anyway, give me a call. Goodbye. No, to już z nim gadaliśmy, z Laską nie jeszcze. Ale to chyba wszystko. W telewizji nie oglądamy. Wiadomości więcej nie czytamy. To co, wychodzimy? I've got this really bad habit for a cop. Once I start working on a case, I can't think about anything else. I'm exhausted. I haven't gotten a wink of sleep all night. Something's bothering me about this murder, but I just can't seem to put my finger on what it is. Okej, okay, teraz zagramy panią śledczą. Hi, Carla. How you doing today? No, spoko. Hi, Doug. Not too bad. Is Tyler here yet? No, not that I know of. So, ready for that big retirement? Working on it. No dobra. Pogadaliśmy, idziemy... Tu? Chyba tu. Tam na wprost. Czyli jak idę na wprost, to idę dobrze, tak? Tam. Okej. Okay. Hey, Carla. No. Can you tell your partner to pay me back that 100 bucks he owes me? I've been waiting 6 months for it now. Can't help you there, Jeffrey. Talk to him about it. He's been avoiding me like the plague. Plus, you know, you're the only one he listens to. Catch you later, Jeffrey. No, cóż. Hi, Carla. Hi, Garrett. Oh, wait, Carla. I got some results back on the tests we did for that restaurant murder. Już? Great. As soon as Tyler gets here, we'll come and see you. Okay, I'll be at my desk all morning. Spoko. Co my tu mamy, przy pani? Co my tu mamy? To jest biurko... piłeczką? A piłeczką możemy popatrzeć. Still hasn't gotten rid of this basketball. Funny, I thought I'd been pretty clear. Czyli jak? Tyler is still not here. I'd better try to give him a ring. Dobra, zaraz, na razie obejrzymy wszystko. No, to. Tyler hates it when anyone touches his stuff. To nie wyjdziemy. Chodź tutaj. O, napij się. Może ci się lepiej zrobi. O, widzisz. Już jest lepiej. Nie? No. No, chodź tutaj teraz tak. Tu. No to dzwonimy. Oho, ho,
Yeah? Know what time it is? Twoja ostatnia. Oh, shit. Get a move on. The waitress is coming this morning to flesh out the composite on the killer. I'm on my way. No jakoś widzę, że się nie zbiera, ale spoko. A my możemy się przełączyć, ale to za chwilę się przełączymy. Na razie zobaczymy, co tam Carla może jeszcze zrobić tutaj u siebie. O, ma jojo. It's completely idiotic, but it helps me think. Aha. A, rozumiem, tu trzeba... O, to jest jeszcze quick event. O, w życiu. Spróbujemy jeszcze raz i odkładamy, bo ja tego chyba nie zrobię. Tu... Tu, 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 bok, bok, bok i taki, taki, ojeju, w bok i taki, w kółeczko. No ja tego myszką nie zrobię. Jeszcze raz. Nie. To jest dla mnie niewykonalne myszką, nie w takiej pozycji, w jakiej ja siedzę. Dobra, odłóż tym zabaweczkę już. Nie będziesz skupiona, trudno. Więc siadamy tu, druga pani. I światełko. Żeby depresji nie dostać. Komputerek. Poczta. Valium. 60% zniżki na Valium. No niekoniecznie. O, tu przesuwa, tam nie chciało. Cześć. Cześć, Carla. Wybacz, że nie mogłem dostarczyć ci ostatnio żadnych wiadomości. Miałem mnóstwo pracy. Jak najszybciej wpadnę do ciebie opowiedzieć o moich ostatnich przygodach. Całuję gorąco Tommy. Bez tytułu. It's all happened before. Okay. Kirsten. Kirsten. What's that supposed to mean? Okay, jakaś taka... Oj, tu mam bazę danych, ale to za chwilę, najpierw jeszcze to. A tu jeszcze pogoda i ze świata jest! O kurczę, dobra. Wiadomości. Wybory burmistrza Nowego Jorku. Większa przestępczość hańbą dla Donatello. Większa przestępczość stała się poważną przeszkodą dla ekipy burmistrza Donatello w wyścigu o stanowisko. W ciągu ostatnich 2 lat wskaźnik przestępczości w Nowym Jorku wzrósł o 15%, co stanowi największą wartość na przestrzeni ostatnich 30 lat. Na wczorajszej konferencji prasowej Marco Donatello zauważył, że podobny wzrost miał miejsce we wszystkich większych miastach w kraju i że jego powodem jest rosnąca nierówność społeczna. Burmistrz obiecał jednak, że rezultaty jego polityki bezpieczeństwa będą zauważalne jeszcze przed końcem jego kadencji. Z wyborów pozostało już niecałe 3 miesiące, a mieszkańcy wkrótce będą mogli zdecydować, czy polityka Donatello sprawdza się w rozwiązywaniu problemu bezpieczeństwa Nowego Jorku. Pogoda. Więcej śniegu. Napływ masy zimnego powietrza znad Kanady powoduje obniżenie temperatury w całym kraju. W ciągu najbliższych 48 godzin należy się spodziewać kolejnych opadów śniegu, szczególnie obfitych w centrum i na wschodzie kraju. Do 20 cm na wschodnim wybrzeżu. Masy zimnego powietrza będą się przesuwać na zachód kraju, czemu towarzyszyć będą silne wiatry i sporadyczne opady gradu. W nocy może pojawić się szron. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. I ze świata. Pakistan. Dzisiaj koniec ultimatum. Ultimatum złożone nowemu rządowi Pakistanu kończy się dziś o godzinie 17. Wczoraj w Islamabadzie nowy prezydent oświadczył przed tłumem ponad 200 tysięcy ludzi, że nie ma zamiaru ustąpić. Ponownie oskarżył amerykański rząd o próbę przejęcia kontroli nad polami naftowymi, niedawno odkrytymi w rejonie Gilgit na północy kraju. John Ackerman, amerykański prezydent, podkreślił ważność demokratycznego rządu w Pakistanie dla interesów bezpieczeństwa USA. Amerykańskie wojska czekają w pogotowiu za granicą, a od kilku tygodni u wybrzeży Pakistanu stacjonuje 5 lotniskowców. Ogłosił też, że jest zdecydowany nie dopuścić do tego, by broń atomowa wpadła w ręce fundamentalistów. Aha. I mam bazę danych. Ja mogę... Ja... Kirsten. Classified file. So, it's a name associated with a case. Too bad. I would have liked to find out more. Mhm.
Czyli się nie dowiemy, bo nie jesteśmy upoważnieni. Jakieś tam szafeczki, coś przejrzysz? O, karta. Dobra. No chyba wszystko, nie? To co? Przyłączamy się na... kolegę. Mieszkanie Tylera. Tyler, pobudka. Stay a little longer. Sorry, babe, but I really gotta go. I'll make some coffee. Okay, I'll grab a shower, get dressed, and then I'm out of here. Mhm. Dobra, pomału. Co to było? A, możesz usiąść sobie. Znaczy ja wiem, czy tu siadać. Man, I love watching her when she's sleeping. Ale ma nogi długie? I've known her for 2 years now. She still rocks my world the way she did the first time I ever saw her. No się nie dziwię. Takie mleko? Czy żebyśmy mogli... Tegas? I thought you were in a hurry. Hey, I always got 2 minutes for you, babe. Tylko dwie? Only 2 minutes? Cóż, wywalili nas. Jakby to ująć, Karla, nie masz zbyt bogatego życia towarzyskiego w przeciwieństwie do twojego partnera. A możemy się przenieść teraz? Chyba możemy. Cóż... Okej. Chyba jednak już pójdziemy, co? Dobra, cięcie. Nie wypada, nie? Jeszcze raz dzwonimy do Tylera. Yeah, Carla, I'm on my way. Yeah, I know. No, I just had a little problem, so I... Mały? Yeah, okay, I'm right there. Co, ochrzan od szefowej? Oj, Karla, ty masz normalnie dziecko pod opieką kolejne. Dobra, przełączmy się na niego, bo faktycznie trzeba chyba wstać i się uszukować, nie? Whew, girl. Okay, this time I really am out of here. Okay. No, wstawaj. Trzeba się ogarnąć, nie? No, tu już co? Tu? Tu jest łazienka? Nie, tu jest salon. I łazienka jest... chyba, może tam? Jednak zmieniłem zdanie. Tu jest pewnie łazienka, nie? No to już. Znowu się obejrzymy, jacy jesteśmy piękni. O, karta tu była. To nawet nie, znowu zapomniałam. O, prysznic, nie? Czy coś ten deseń? A może ona przyjdzie, nie? On nigdy nie wyjdzie do tej roboty. Kawkę. Dobra, wykąpałeś się, ogolić? Nie, nie musisz się golić. O, toalety możesz. To też chyba poprawia nastrój. A seks ci nie poprawił nastroju, naprawdę? Powinieneś tam mieć normalnie pod sufit ten nastrój swój. No to poczekaj, bo tu chyba jest szafa do przebrania, nie? O tak. I ciuszki.
to za dziwne, Moro? Gdzie nie chcesz być widzialny? Oj, tu. To się wytnie. Oh, Sam looks like she's sulking. And I know what's bothering her. Czyli co? Znaczy w sensie pogadamy z nią, czy jak? Kawka coś do picia? Kawka. Go back to bed, Sam. You're gonna catch a death of cold like that. I'm not cold. Awful. Oh, look, Sam, please don't start. I got no intention of dying today. I'm sick of living in fear like this. Every morning I'm terrified that something's gonna happen to you. Dobra, spokojnie. I know how you feel, Sam. You just need some time, that's all. I don't like to see you like this. You know that, baby. Well, what if you quit? We could move to Florida and take over my parents' store. We'd have a normal life. And we could have a baby. Pojednawczo. I'm not ready for a normal life yet, Sam. Right now, I belong here. You need to try to accept me for what I am and what I choose to do. No to co? Dalej. Maryś powiedział, ona zamilkła i koniec, foch. Co w lodówce mamy? Zamknij. No to, to co? To nala. Maleńka? Buzi jakieś coś na, do widzenia, nie? No to... To co? Co to jest to? Kto tu robił wystrój? Bo to się martwię, że to ty jednak. Kurteczka. Czapeczka. Buty na zmianę. I do widzenia. Pani powiedz grzecznie. Buzi, lulu, coś tam. No i pięknie. Ci podbiłam równowagę. No. A czekaj, bo to była jakaś karteczka była na tym... Na tym o, ale chyba nie możemy jej przeczytać. Nie możemy. Dobra. To idziemy do swoich obowiązków, więc... Hi, Tyler. Oh, Carl is looking for you. Yeah, I know. So, you ready for retirement, man? Yeah, I'm working on it. Okej, do Carly. Biegiem. Zanim nas dorwie ten, co jesteśmy mu dłużni. Hey, o kurde. Tyler, what do you know? Just the guy I was looking for. Oh, shit. You remember that $100 I loaned you about 6 months ago? I'd really like for you to get that back to me as soon as possible. Like maybe now, for example? Przyjaźń. Jeffrey, don't tell me you're prepared to ruin a beautiful friendship for $100 lousy dollars. Tak. This may surprise you, but yes. So give up the cash before I start to get really angry. Propozycja. Yo, let me make you a deal. I'll play you a game of b-ball for your $100. If you win, I'll give you $200 right then. But if you lose, we cool. You'll give me $200 if I win. You got my word, man. All right, you're on. But don't even think about not paying me if you lose, because that... Don't worry, Jeffrey. I'll come by and see you when I get 5 minutes. Serio? Kosza, już to widzę. Facet, przegrasz to. Ja ci to przegram. The waitress hasn't come in yet? She won't be long. Garrett got the lab results. Shall we go? Alright, let me hang up my coat. I'll be right with you. Okay. See you in a minute. Nie wszystko jest spolszczone, ale tego co pamiętam, to w tej grze było tak, że było takich mniej lub bardziej ważnych kwestii, które nie były spolszczone właśnie. Okej, co możemy tutaj porobić? Mądrego albo głupiego? Napij się wody. Może ci pomoże.
No proszę. Mam nadzieję, że będziesz sam grał w kosza. Nie będziesz potrzebował pomocy mojej. Nie, nie każ mi. A, to ci poprawię nastrój. Aha. Dobra. To tylko po to. Okej, okay, spoko. A tutaj w komputerze coś? Z tamtej strony? No to zajrzyj. Poczta. Rozkosz. Powiększenie penisa. Zyska 12 cm czystej rozkoszy. Okej. Okay. Wirus. Minimum infected. Przepraszam. Tyler, przepraszam, że dziś rano zawracałam ci głowę moimi zmartwieniami. To było głupie z mojej strony. Jestem tak przerażona, że pewnego dnia coś ci się może stać, że czasem zapominam, ile znaczy dla ciebie twoja praca. Mam nadzieję, że pewnego dnia będę w stanie przekonać cię, żebyś zmienił swoje życie. Kocham cię sam. Dobra, kochana. Dobra. Nie, nie, tu. Tu. Dożywocie dla 200 piratów peer-to-peer. Nie zaskoczy nas wyrok w procesie, który firmy nagraniowe wytoczyły piratom peer-to-peer. Sąd w Los Angeles ogłosił wyrok dożywocia dla 200 piratów skazanych za nielegalne ściąganie muzyki w postaci plików MP3 z sieci peer-to-peer. Sąd wskazał jeszcze raz, że ci piraci są zwykłymi przestępcami i nie zasługują na szczególną pobłażliwość. Firmy nagraniowe oświadczyły, że są zadowolone z wyroku sądu. Pogoda. Nagłe mrozy pochłaniają kolejne ofiary. Wczoraj w Michigan spadło prawie 40 cm śniegu, paraliżując wiele dróg i powodując 11 tragicznych wypadków drogowych. W Górach Białych, w stanie New Hampshire, dziś rano odnaleziono dwóch zamarzniętych obozowiczów. W Ohio ponad 200 ciężarówek tkwi na poboczu po śnieżycy, która zaczęła się zeszłej nocy. Po krótkiej przerwie w ciągu dnia sytuacja będzie się pogarszać w ciągu następnych kilku dni. Kierowcom zalecamy unikanie długich podróży do końca tygodnia. Ze świata. Chiny zaniepokojone sytuacją w Pakistanie. Chiński przywódca Li Yuan ogłosił, że jest wyjątkowo zaniepokojony obecną sytuacją w Pakistanie. Dodał, że Pakistańczycy wybrali swego prezydenta w demokratycznych wyborach i że obce mocarstwa nie mają prawa kwestionować ich decyzji. Powiedział też, że Chiny odpowiedzą na amerykańską interwencję w którymkolwiek z sąsiednich krajów. Nieoficjalne źródła doniosły o mobilizacji 500 tysięcy chińskich żołnierzy na granicy chińsko-pakistańskiej. Kurde, to się trzecia światowa tu szykuje, z tego co ja widzę. Tu masz coś do wpisania? Nie. Enter. Nie ma, nie masz nic do wpisania. Oj, przepraszam, ten przycisk. Dobra, wstawaj. Zimna pogoda i gorąca sytuacja polityczna, widzę, się szykuje. No dobra, chyba wszystko tutaj, nie? Tu nic nie skomentujesz? Dobra, wychodzimy. Chyba, że długi ten odcinek będzie. Bo się Nina grzebie. Gdzie ta nasza Karla tutaj? Jestem. Gadamy. So, what do you want to start with? Nóż. What did you find on the knife? Got some good prints off it. They matched those found on the fork and glass at the suspect's table. So, the murderer was definitely at that table. Anything on the blade? I'm getting to that. We definitely had blood from the victim, but the weird thing is we also found blood from the killer. Krew kabina? What about the pool of blood in the stall? You're not going to believe this. The blood wasn't from the victim, it was from the killer. What was he doing bleeding in the stall? Chow się. Absolutely no idea. Książka? Were there any prints on the book that was under the table? Yep, and they matched the ones on the fork and the glass. So it was definitely his book. It looked like a fairly old book. Maybe we can get some more stuff out of it. Did you find anything on the coffee cup? The only prints we found belonged to the waitress. Co? That's impossible, man. That cup was half empty. Somebody must have drank it. Did you get the list of calls that came through the telephone at the restaurant? Adena? Yeah. There were about a dozen in the 4 hours that preceded the murder. I'll send you a list by email. So, what do you think about all that? I don't have any explanation for the blood in the stall. The victim could have wounded the killer during a struggle, but it doesn't make sense that it would be in the stall. It's as though the killer wounded himself.
Hey, why not? You get clumsy fools in every other profession. Why not killers? That's kind of a flimsy explanation, Garrett. To each his own, Carla. I do the testing, you figure out the reason why. Thanks for your help, Garrett. See you later. Okay. So, what do we do now? You go take care of the composite. I'm gonna go check with the coroner and see if he got anything from the body. Okay. Catch you later. When Marcus and I were kids, we were inseparable. He's the one who took care of me after our parents died. We kind of grew apart after he became a priest. But he's still the only person I really trust. The only one who might believe that I had nothing to do with all this mess. Piękne ujęcia są w tej grze, naprawdę. Może pobiegnij, będzie szybciej. Rozgrzejesz się, jest minut 10. Ktoś śpi na ławce. O, tu jest. Dzieciaki się ganiają. I'm happy to see you. I missed you. It's been a while. 2 years. So tell me what's happened, Lucas. I've killed a man, Marcus. It happened in a restaurant last night. It's like I was possessed, in a sort of trance, like I was a puppet on a string. I saw what I was doing, but I was powerless to stop it. My God. I can't believe this, Lucas. Tell me that it wasn't you. You're not capable of something like that. This murder. Exactly how did it happen? Well, after work last night, I stopped at a little diner to get something to eat. I read a book at my table, I think. And after, it's just a black hole. I don't remember anything. Right up until I found myself in the toilets with a knife in my hand. It was horrible. And there's this, too. You cut your wrists? Before the murder, I carved these symbols on my arms with a knife. I don't know if they mean anything. You say you were in a sort of a trance. But what do you mean by that? Are you talking about magic? Or sorcery? Or something like that? Marcus, I don't have an explanation. I'm just telling you what happened, that's all. I'm only certain about one thing. I'm not the one who really killed that man. Narkotyki, kto wie? Who else have you told all of this to? No one. You're the only person that I can trust. While I was doing this horrible thing, I saw something, or rather someone. Was somebody else there with you? No, it was like a sort of vision. I saw a man in the middle of hundreds of candles, and there was this little girl. Mała dziewczynka? You saw a little girl? She seemed alone, lost. She asked me to help her. What happened to me, Marcus? What am I supposed to do now? You know me better than anyone, Marcus. Help me. Listen, Lucas, I'm a bit lost here. This whole story is just so bizarre. No, co ty nie powiesz? Maybe you need some professional help. Most cases of possession are known to actually stem from psychiatric problems. Dobra, spokojnie, Marcus, Lucas. I don't have a psychiatric problem. I'm not crazy. I am a priest, Lucas. The fact that you have taken a life is a very serious matter. I told you that it wasn't me, Marcus. All these years and nothing's changed. You still never listen to me. Lucas, don't ask me to make a choice between my faith and my brother. Dobra, spokojnie. I'm not a murderer, przekonaj. Marcus. You're the only person I can trust. I'm just asking you to believe me. Very well. I'll do whatever I can for you, but I can't do anything that goes against my beliefs. Look, I need to get some answers. I'll call you. Here. You need this more than I do. Marcus, you know that I don't believe in all that. Weź, bo to jest ważne, bo to są życia po prostu, thanks, te krzyżyki. O, kruki Odyna. O, wizja. Ja.
No ładnie. That kid. He's gonna slip on the ice. I've gotta stop him. The cop in the restaurant. If I don't do something, the child will die. If I do something, the cop will recognize me. What am I gonna do? No, leć ratuj dzieciaka! O Jezu! There he is. He's Łapaj. Lost consciousness. Łapaj go. Wziąłeś? Quick. Dobra, I've na górę. I've got to go back up before I run out of air. Oj, ciężko. No, wypływaj. Okej. Okay. A, jeszcze na... Dobra. Dzielny jesteś, Lukas. Brawo. No teraz co? No, dzieciaka ratujcie. A! A! Trzeba się tak stać nad nim, klękaj tu i ratuj dzieciaka. Co mam naciskać? No oddychaj, gówniarzu! No oddychaj! Patrol 324. Kid just fell into the water. Send an ambulance right away. Man, what courage. The kid would have died. That guy's a hero. He dove into freezing water to save the kid. The kid never would have made it out of there without him. The cop recognized me. We both knew it. It's hard to say why he didn't turn me in. Maybe he decided I was even. I had taken a life and given one back. Nothing really changed for me. I was still wanted for murder by the police. But when I left that park, I knew I could look myself in the mirror again without cringing. Ta gra jest zarąbista. I to będzie tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.